W tym filmie pokażę Wam jedno z najbardziej niesamowitych zdjęć kosmosu w historii. Zostało wykonane przez znany Wam oczywiście teleskop kosmiczny Hubble. A. Naukowcy skierowali go w taki, w taki mały wycinek nieba. W stosunku do wielkości naszego satelity, naszego księżyca, możemy zobaczyć, jak mały ten wycinek nieba był. Taki mały jak tutaj. Oczywiście nie musieli się martwić już o żadne zakłócenia atmosferyczne, bo teleskop znajduje się przecież na orbicie. Tam obraz jest idealnie czysty i nie jest zniekształcony. Początkowo mogłoby się wydawać, że taki, taki skrawek nieba będzie ciemny i pusty, ponieważ astronomowie wybrali takie miejsce, w którym nie ma żadnych, żadnych jaśniejszych gwiazd ani gromad. Po sfotografowaniu tego wycinka nieba otrzymaliśmy taki obraz. To jest to, co zobaczył teleskop Hubble'a. Zobaczcie. Tutaj jest galaktyka. Tutaj kolejna. Tutaj jeszcze jedna. Tu następna. Jeszcze jedna. Jest ich pełno. Spójrzcie. Gdzie nie spojrzeć? Tam są same galaktyki. Jednak to nie wszystkie galaktyki we wszechświecie. To tylko mały fragment nieba. W dodatku są to najbliższe galaktyki. Każda z takich galaktyk, jak tutaj. Tutaj, czy tutaj. Każda z takich galaktyk ma nawet setki miliardów gwiazd. Niektóre mogą mieć ich nawet bilion. I tutaj takie małe sprostowanie, bo w poprzednim filmiku powiedziałem, że w galaktyce Andromedy jest trylion gwiazd. To był, to był mały błąd, ponieważ trylion w krajach angielskich. Po naszemu po prostu bilion. Co wcale nie oznacza, że to jest mała liczba. Bilion to 10 do potęgi 12, czyli 1 i 12 zer. Ja to spróbuję tutaj zapisać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Uff. Udało się. To jest bilion. Tyle gwiazd może znajdować się w jednej takiej galaktyce. Jednak spójrzcie tutaj tutaj, tutaj tutaj, tutaj, tutaj też. No i tutaj na przykład. Widzicie te punkciki. To kolejne galaktyki, albo ich. Ogromne grupy, które są znacznie, znacznie dalej niż, niż te tutaj. Tak naprawdę, gdyby spojrzeć jeszcze głębiej. Na przykład, o, w taki ciemny wycinek nie ma. Hm, ciemny, tak? Zrobiliśmy zdjęcie tego wycinka. Okazałoby się, że wyjdzie nam podobnie jak tutaj. Będzie widać tam mnóstwo, mnóstwo galaktyk. W internecie można znaleźć wiele, wiele niesamowitych zdjęć, m.in. z teleskopu Hubble'a. Dużo ich znajdziecie na stronach NASA, Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, NASA, albo też ESA, albo poprawniej ISA, czyli Europejskiej Agencji Kosmicznej. Warto tam zajrzeć, naprawdę warto tam zajrzeć, bo niektóre, niektóre ze zdjęć, podobnie jak to, naprawdę zapierają dech.